O sreberku, o złocie i o wesołej robocie. Co się u nas działo na stole w dziecinnym pokoju, to trudno opowiedzieć. Leżały tam gwiazdki złote, ładniejsze niż na niebie. Papier i bibułka we wszystkich kolorach i białe gołąbki. I leżały wydmuchane jajka i pocięte słomki i szyszki z parku i sreberko i złoto i nie wiem już, co więcej. Co z tego będzie? Panny z włóczki plądrowały w tym wszystkim i wszędzie się pakowały, gdzie nie trzeba. Smarowały się klejstrem i złociły złotkiem. Tosia, Lodzia, Joasia i Jacek lepili łańcuchy i dzbanuszki, pajączki i różne inne rzeczy, a myśmy byli w pogotowiu. Nasz piórnik stał zamknięty, a zaraz koło nas stało otwarte to kwiatkowe pudełko, w którym mieszkają igły, nici i naparstek i nożyczki. Ja stałem sobie na straży, na piórniku i dawałem sygnały. Uwaga! Joasia potrzebuje nożyczek! Halo, halo! Jacek potrzebuje scyzorka! Baczność, baczność! Lodzia potrzebuje ołówka! I wszystko zaraz leciało pomagać, komu trzeba, jak pogotowie ratunkowe. Nożyczki ciachały, scyzorek krajał, a ołówek rysował, aż trzeszczało. Wszystko się pchało do pomocy. A jakże? Ledwo to utrzymałem w piórniku gumę myszkę i stalówki i pióro. Musiałem tłumaczyć, że poginą albo kleksów narobią. Tylko z pannami z włóczki nikt sobie nie mógł dać rady. Czepiały się pajączków, huśtały się na łańcuszkach, wskakiwały do dzbanuszków z jajek, fikały koziołki na szklanych kulach. Wierci pięty nieznośne! Ale po co myśmy tyle tych ślicznych rzeczy robili? Pewno będzie jakaś niespodzianka.